Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy na pierwszym webinarze, który jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Nasze spotkanie odbywa się w ramach projektu Etnoznawcy, budowa portalu wiedzy oraz promocja i upowszechnienie dorobku polskiej etnografii. Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa. Patronką odcinka jest profesor Bożena Stelmachowska, urodzona w 1889 roku, zmarła w 1956. Etnografka, muzealniczka, badaczka terenowa i znawczyni kultury kaszubskiej oraz słowińskiej. Związana była z uniwersytetami w Poznaniu oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2021 roku jej grób znajdujący się na poznańskim cmentarzu Górczyńskim został objęty społeczną opieką przez poznański oddział PTL-u. Była także jedną z bohaterek projektu Mądrość, Odwaga i Entuzjazm, pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939, który był realizowany interdyscyplinarnie przez naukowczynie oraz badaczki związane z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była także jedną z kilkunastu bohaterek wystawy pod tytułem Etnografki, antropolożki, profesorki zorganizowanej przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Podczas dzisiejszego spotkania spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest pamięć środowiskowa, a także czy istnieje w naszym etnologiczno-antropologicznym środowisku potrzeba pisania biogramów naszych poprzedniczek oraz naszych poprzedników. Dlatego bardzo się cieszę, że zaproszenie do wspólnej rozmowy przyjęli dr Aleksandra Paprut-Wielopolska, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Gdańsku oraz dr Filip Wróblewski, członek Polskiego Towarzystwa Oddział w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy zatem od początku i zanim się będziemy zastanawiać nad tym, czy w ogóle warto pisać biogramy oraz w jaki sposób tego można dokonywać, chciałabym Wam zadać pytanie. Czym jest dla Was pamięć środowiskowa? Może ja zacznę. Zacznę od tego, że pamięć, czy w ogóle pamiętanie, jest dla mnie świadectwem tego, że kolejne pokolenia przywołują, kultywują, ale też przede wszystkim upowszechniają dorobek poprzedników, których to osiągnięcia mimo upływu czasu nadal są ważne dla środowiska, ale i też dla lokalnych społeczności. Myślę też, że wielu z nas miało, czy nadal ma swoich mistrzów etnografii, etnologii czy antropologii kulturowej, których dziedzictwo, czyli kontynuacja myśli, praktyk badawczych, ale i też doświadczeń dydaktycznych, przejawia się po prostu na co dzień w naszej takiej działalności badawczej, naukowej, właśnie dydaktycznej. Nie funkcjonujemy przecież w jakimś takim oderwaniu. Jesteśmy też osadzeni, myślę, w konkretnej tradycji badawczej i też pamięć środowiskowa jest dla mnie przede wszystkim takim działaniem wspólnotowym, bo coś robimy razem, tak? Jesteśmy pewną zbiorowością i my jako zbiorowość świadomie też pokazujemy, że po prostu znamy swoje korzenie, wiemy, kto tworzył i kto tworzy obecnie nasze środowisko. Pamięć środowiskowa to też dla mnie takie przywracanie pamięci o osobach po prostu związanych z naszą dyscypliną, o badaniach, o tematach, które podejmowane były też w przeszłości. Z drugiej strony to też takie odnoszenie się do ich dorobku w swojej działalności, tak, do prac poprzedników. W ten sposób pokazujemy też, że pamiętamy, upowszechniamy, ale i też zwyczajnie po ludzku szanujemy to, co było. Jednocześnie też potrafimy wykorzystać i umiejętnie zaprezentować albo też zaaplikować w czasach współczesnych ten dorobek, zwłaszcza, że ta rzeczywistość społeczno-kulturowa się dynamicznie zmienia i obecnie zupełnie innym językiem wyjaśniamy tą rzeczywistość. Są też nowe narracje dotyczące naszej dyscypliny czy podejmowanych zagadnień badawczych, więc podsumowując, ta pamięć to jest właśnie pamięć o dorobku i pamięć o ludziach, o badaczach i badaczkach. Ja dopowiadając w stosunku do tego, co powiedziała Ola, powiedziałbym tak, bo Ola powiedziała o tym, że wiemy. Właśnie problem polega na tym, że nie zawsze wiemy o tych osobach, które działały przed nami, dajmy na to 100 lat, czy nawet 50 lat temu. Nie zawsze wiemy ze względu na to, że rzeczywiście jest istotny
taka trwałość podziału między środowiskami, między miastami, między ośrodkami akademickimi, muzeami, że jednak bardziej bliższa jest nam ta perspektywa lokalna. Nie zawsze wiemy o przedstawicielach naszego środowiska, którzy działali w zupełnie innej części kraju. Więc ta pamięć, nad którą pracujemy i którą ożywiamy, ona też właśnie służy temu, żeby te osoby, te postacie i ich dorobek i dokonania przypominać. To jest jedna rzecz. Rzecz druga, jeżeli mówimy o pamięci, ja bym bardzo krótko reasumując powiedział w ten sposób, że to przede wszystkim świadomy stosunek do przeszłości i do dorobku tych naszych poprzedników. A w ten sposób zamknę moją odpowiedź na to pytanie. Filip, powiedziałeś, że często nie wiemy, no tak, bo nie docieramy, nie mamy świadomości, bądź poruszamy się po innym terenie, czy to terenie faktycznym, czy to terenie takim wyobrażonym. A zatem jak według Ciebie, według Was, jakiego rodzaju działania można by podejmować, aby utrwalać pamięć o dyscyplinie? Zacznijmy od dyscypliny. Ja może bym powiedział w ten sposób, skoro wywołałaś mnie do tablicy, to powiem tak. Mamy, jeżeli chodzi o środowisko akademickie i w ogóle ten tryb komunikowania się naukowego, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pojawiają się publikacje, są sesje naukowe. To jest jak najbardziej naturalny sposób manifestowania i przypominania sobie o czy tworzenia historii dyscypliny. On jest samonarzucający się. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na bardzo różne inicjatywy, różnego też zasięgu i różnej skali, które gdzieś ustawiają nam myślenie o przeszłości i i pracowanie z tą materią pamięci i przeszłości, zwłaszcza w kontekście naszej dyscypliny i tego, jak ona się dynamicznie zmieniała, jak zmieniał się jej dynamicznie status w ostatnich 40 latach. Mówię tu o okresie PRL-u, gdzie na pierwszy plan wychodziła etnografia, lata 90., czyli przeorientowanie dyscypliny w stronę antropologii i też pewne zawirowania związane z pamięcią środowiskową. I w tym względzie od bardzo wielu lat obserwujemy wspaniałe, ciekawe inicjatywy, które to dziedzictwo i pamięć przywracają i gdzie się pielęgnują. Ja przywołam taką prostą rzecz. Rok, dwa lata temu w Toruniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ogłosiło konkurs na patronów tramwajów. A w Gdańsku, jeżeli Państwo jeździliście tramwajami w Gdańsku, wiecie, że tam na przykład tramwajom patronują postaci Solidarności. Gdańsk, miast Solidarności. W Toruniu ogłoszono analogiczny konkurs i nasze środowisko etnologiczne, związane z PTL-em i tamtejszym Muzeum Etnograficznym, postanowiło zgłosić postać profesor Marii Znamierowskiej-Pryferowej. I rzeczywiście ta postać została wybrana jako patronka tramwaju. Koledzy i koleżanki w związku z tym przy okazji imienin profesor czy jej urodzin organizują w ramach przejazdów tego tramwaju na przykład pogadanki na ku czci pani profesor, wspólnie śpiewają piosenki ludowe. W bardzo twórczy sposób podeszli do tej materii przenikania się świata akademickiego z światem pozaakademickim. To też jest szalenie istotne i ważne. Inna rzecz. To na przykład spotkania okolicznościowe, takie jak imieniny organizowane w Instytucie Etnologii w Warszawie, poświęcone pamięci profesor Zofii Sokolewicz, które właśnie są imieninami organizowanymi w zimną Zośkę. Inna rzecz to na przykład nadanie i starania o to, by ulicom nadać imiona wielkich etnologów i antropologów, członków naszego środowiska, czego przykładem są nadanie imienia ulicy Józefa Bursztyn w Poznaniu, czy w innych miejscach. W związku z tym jeszcze taka rzecz jak pielęgnowanie grobów, takie poszukiwanie tych miejsc, dbałość o też takie materialne miejsca, w których się ta pamięć zakorzenia. I jeszcze takie dwie rzeczy, czyli z jednej strony na przykład inicjatywa o charakterze popularyzatorskim, jaką było cyfrowe i jest cyfrowe archiwum Józefa Bursztyna.
wspaniałe przedsięwzięcie, które pozwala oddać badanym dorobek, który wytworzyliśmy, i jednocześnie jest sposobem na propagowanie też postaci Józefa Bursztyn. Świetnym tego przykładem była wystawa fotografii terenowych zorganizowana w Galerii Browar w Poznaniu. Więc mamy takie momenty przechodzenia od świata akademii do świata codziennego, zwykłych ludzi. I ostatnia rzecz, czyli coś spektakularnego, czyli przedsięwzięcie, które środowisko podjęło, żeby zorganizować w ramach decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Rok Kolberga. Czyli bardzo różne sposoby myślenia o skali tego, jak pamiętamy, jak chcemy te postaci pielęgnować. To teraz ja się odniosę. Ja uważam, że rzeczywiście ta pamięć o dyscyplinie to pamięć o konkretnych badaczach i ich dorobku. I ja bym chciała się odnieść do takiego osobistego doświadczenia z terenu, ponieważ kiedy prowadziłam swoje badania na Powiślu, na Pomorzu Wschodnim, czyli tak zwanych ziemiach odzyskanych, rozmawiałam tam z różnymi przedstawicielami samorządów lokalnych, instytucji kultury, z osobami związanymi z organizacjami pozarządowymi, z nauczycielami, regionalistami, czy po prostu ze zwykłymi ludźmi, którzy interesowali się swoim regionem. I wielu z nich mówiło o tym, że brakuje im dostępu czy wiedzy na temat kultury ludowej i tradycyjnej, nie wiedzą, gdzie szukać. Była jakaś taka też społeczna potrzeba odwoływania się do tradycji w szkołach czy podczas pisania projektów, grantów, bo po prostu mówili, że każdy tą kulturę chce mieć, bo Kaszuby sąsiednie, Kociewie mają swoich badaczy, no a my nie wiemy, gdzie szukać. Ja wtedy też, mając tą wiedzę etnograficzną, wiedząc, że z Powiślem związany był ksiądz Władysław Łęga, postanowiłam tę postać troszkę przywrócić pamięci mieszkańców. Ksiądz Łęga w 1933 roku wydał książkę Ziemia Malborska, Kultura Ludowa, która to powstała na bazie jego badań z początku XX wieku na dawnym obszarze ziemi malborskiej. Ta książka jednak była bardzo trudno dostępna, więc po prostu społeczność Powiśla, mieszkańcy nie korzystali. I widząc to, rozpoczęłam też współpracę z lokalnym towarzystwem miłośników ziemi sztumskiej, też z wydawnictwem Region z Gdyni, i w 2018 roku wydaliśmy ponownie właśnie książkę księdza Władysława Łęgi i ona została też szeroko rozpromowana. Też dostęp do niej mają obecnie właśnie i samorządy, i instytucje kultury. Wiem, że ludzie z niej korzystają i myślę, że mimo tego, że w 2011 roku społeczność lokalna postawiła pomnik księdza Łęgi w Postolinie, w bardzo małej wsi na Powiślu, i było tam napisane, że to jest między innymi etnograf i należy zbierać opowieści ludu, bo szybko o tym zapominamy, to jednak pamięć o księdzu Łęce była taka dosyć znikoma, powiedzmy tylko związana konkretną miejscowością. Natomiast po opublikowaniu tej książki okazało się, że rzeczywiście dotychczasowy taki dyskurs historyczny, który był dominujący w tym regionie, został troszkę właśnie zrównoważony z tym dyskursem etnograficznym. I myślę, że my też musimy dążyć do takiego równoważenia, zwłaszcza w społecznościach lokalnych, żeby rzeczywiście na tym poziomie takim lokalnym, regionalnym działać i wspomagać też społeczności lokalne właśnie w odkrywaniu tych lokalnych, regionalnych etnografów, z którymi też możemy się identyfikować, bo myślę, że warto się zastanowić, czy w naszej miejscowości, w naszym regionie byli też etnografowie, etnolodzy, antropolodzy, z których to dorobku możemy korzystać, do którego się odwoływać też w działalności takiej kulturotwórczej. Ola, wywołałaś to, co jest dla nas najważniejsze, badania terenowe, i tutaj efektem Twoich badań terenowych była pewnego też rodzaju takie konkretne działanie na rzecz właśnie przypomnienia, tak? Przypomnienia, upamiętnienia, zapamiętania, ale też jakby takiego no przywrócenia, tak? Jakby w terenie, podobnie jak Ty, Filip, mówiłeś o tych działaniach związanych chociażby z cyfrowym archiwum imienia Józefa Bursztyn, imieninami pani profesor, to są jakby ciągłe powroty. Ale skoro padło dla nas magiczne słowo badania terenowe, to chciałabym się Was zapytać, i chyba Ola głównie do Ciebie kieruje to pytanie, a propos metody biograficznej. Też metoda, która jest jedno z naszych podstawowych sposobów zbierania, jakby gromadzenia informacji. I tutaj właśnie, w jaki sposób, czy i w ogóle, ale jak, w jaki sposób możemy stosować metodę biograficzną w badaniach własnego środowiska? Łatwe to jest, czy trudne?
Oj, myślę, że trudne, ale chciałabym rozpocząć od tego, że w zasadzie badania biograficzne, no to przede wszystkim wywiad narracyjny czy metoda historii mówionej. I obie te metody stwarzają nam taką możliwość, bardzo ciekawy sposób pozyskiwania indywidualnej i przede wszystkim swobodnej opowieści o życiu danej osoby. Ta opowieść ma bazować na osobistych przeżyciach jednostki, dlatego też w tego rodzaju badaniach możemy spojrzeć też na prowadzenie rozmowy i na poszczególne jej fazy. I tutaj chciałabym wskazać na te trzy fazy rozmowy. Pierwsza z nich to ta faza taka swobodna, gdzie rozmówca po prostu snuje opowieść o swoim życiu i ta opowieść nie jest przerywana naszymi pytaniami. I to już jest też dosyć trudne dla nas, że my musimy być cicho i dać snuć się tej opowieści. Tutaj też ważne są na pewno te techniki rozpoczynania rozmowy i my możemy też skierować do rozmówcy po prostu krótką prośbę o opowiedzenie historii życia. Gdy tak tą prośbę sformułujemy, możemy też uzyskać, myślę, bardzo ciekawe odpowiedzi, bo rozmówca ma pozostawioną tutaj dużą swobodę wypowiedzi, jeśli chodzi o tworzenie swojej takiej opowieści autobiograficznej. I tutaj już pierwsze zdania pokazują nam, jakie doświadczenia osobiste czy też punkty zwrotne wpływają na bieg jego życia, co też w tej biografii jest najważniejsze. To też, myślę, w taki wspaniały sposób pokazuje nam, jak funkcjonuje po prostu pamięć ludzka, jak człowiek wartościuje poszczególne etapy swojego życia. Nam też jako badaczom daje to takie szerokie pole interpretacyjne, jeśli chodzi o tak uzyskany materiał. W pierwszej fazie wywiadu rolą badacza jest właśnie, tak jak wskazałam, to słuchanie po prostu. My możemy też delikatnie zadawać pytania, co było dalej, ale musimy rzeczywiście dosyć tutaj cicho, cicho siedzieć. Ale to wszystko pozwala rzeczywiście też rozmówcy na takie wywołanie wielu obrazów z przeszłości. Potem pojawia się ta druga faza, kiedy badacz reaguje na konkretne fragmenty wysłuchanej opowieści. Możemy tutaj dopytywać, wyjaśniać, doprecyzowywać. No i ostatnia, trzecia faza, która by tutaj nas najbardziej interesowała, bo możemy tam mieć te pytania otwarte, kwestionariuszowe, związane z konkretnym też projektem, z konkretną osobą. I tutaj myślę, jest to ta duża przestrzeń, jeśli chodzi o dopytywanie o naszą dyscyplinę, o to, jak możemy wiązać właśnie osobiste doświadczenia życiowe z praktyką badawczą. Warto też zaznaczyć, że właśnie w tej pamięci autobiograficznej zwykle też dominują zdarzenia pozytywne. Natomiast do tych trudnych wspomnień zwykle ciężej nam się dostać, tak, poprzez pytania. Pamięć też jest selektywna, jak wiemy. Wspomina się najczęściej, jeśli chodzi o starsze osoby, to najczęściej są to wspomnienia najbardziej bogate dotyczące drugiej i trzeciej dekady życia, ale też i pamięć autobiograficzna ma wiele dysfunkcji po prostu. I to, myślę, przede wszystkim musi podlegać naszej uwadze, jeśli badamy swoje środowisko, bo co tutaj nam się pojawia? Przede wszystkim rozmówcy mogą konfabulować. Mogą też kreować swój autorytet tak, by pokazać się po prostu jak w najlepszym świetle. Poza tym badacze też bardzo dobrze wiedzą, jak rozmawiać, jak prowadzić wywiady, no a w związku z tym też jak je odczytywać i jak je interpretować, więc też chcą mieć wpływ na to, jak będą przedstawieni, prawda? Więc tutaj widzimy, jakie są zagrożenia. Dochodzi też do tej sytuacji, że my jako wykwalifikowani badacze gromadzimy opowieści biograficzne kolegów i koleżanek z własnego środowiska. No i też my wszyscy jesteśmy uwikłani po prostu w jakiejś sieci zależności i relacji międzyludzkich. No i to wydaje mi się, że ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o badania biograficzne w swoim środowisku. Dzięki. Dokładnie, dokładnie. Ja bym do tego, co powiedziała Ola, dopowiedział jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli chodzi o tych naszych rozmówców, to też istotnym kapitałem, który wpływa na to, o czym rozmawiamy, jak te rozmowy płyną i co też w tych rozmowach się pojawia, to jest po prostu zaufanie. I warto, myślę, dbać o to, żeby starać się rozmawiać z tymi osobami, które są z nami, nam najbliższe, też są dla nas najważniejsze, bo będą one potrafiły jak najlepiej i jak najpełniej opowiedzieć, tak, o swoim punkcie widzenia i swoim dorobku.
Dobra, a w takim razie z jakich źródeł jeszcze warto korzystać? Wiadomo, że najlepsze źródło dla antropologa, antropolożki to są badania terenowe i ten żywy obiekt, z którym możemy porozmawiać, od którego możemy się bezpośrednio dowiedzieć, ale w takim razie z jakich źródeł warto jeszcze korzystać, bądź może przede wszystkim i jak do nich docierać? Ja bym odpowiedział na to w bardzo prosty sposób. Jeżeli chodzi o to, co nas tutaj interesuje, czyli jednak taką pracę historyczno-biograficzną, która gdzieś tam się odbywa, no to w większości przypadków, kiedy nie ma już dostępu do tych osób, bo po prostu zmarły, pozostają nam członkowie rodzin, a to jest taki jeden pierwszy krok. Pozostają nam archiwa uczelni, które świadczą o tym, jak wyglądała edukacja tych osób. Pozostają jakieś materiały, które te osoby po sobie zostawiły, często gromadzone w archiwach instytucji, w których pracowały, w archiwach muzeów, instytutów. Po prostu trzeba poszukać. Także warto wychodzić poza własne opłotki, jeżeli chodzi o naszą dyscyplinę, i szukać w dużo szerszej, w archiwach innej proweniencji, tak? Archiwach narodowych, chociażby w IPN-ie, jeżeli ta osoba podróżowała za granicę, no to IPN często ma dokumenty dotyczące wniosków paszportowych, co nam pokazuje momenty, okresy, kiedy ta osoba była poza krajem, kiedy była w kraju. A więc jest mnóstwo takich punktów widzenia i sieci, które trzeba sobie zapleść, żeby stworzyć, powiedzmy, tą chronologię życia danej osoby. Ja z kolei myślę, że rzeczywiście, tak jak Filip wskazał, należy korzystać z tych materiałów archiwalnych, dokumentów życia osobistego czy zawodowego, ale też chociażby nawet poszukiwać pewnych przedmiotów, z którymi te osoby były w jakiś sposób powiązane, tak? Bo też te przedmioty mają swoje własne biografie i myślę, że taka perspektywa spojrzenia na biografię przedmiotów w kontekście historii życia danej osoby również byłaby czymś ciekawym. To, co Filip wspomniał również, czyli to wyjście ze swojej bańki, tak? Warto wyjść z tej bańki i upamiętniać badaczy i badaczki nie tylko na poziomie akademickim czy instytucjonalnym, ale też społecznym, czyli rzeczywiście wyjść do tego środowiska nieuczelnianego, nieakademickiego, nienaukowego, spotkać się z tym środowiskiem, w którym te osoby funkcjonowały tak naprawdę, czyli właśnie rodzina, sąsiedzi, osoby, które były właśnie z daną społecznością, reprezentowały daną społeczność, która na przykład była badana przez etnografów, etnologów, antropologów. I te relacje tych osób, myślę, na pewno by było jakąś taką wartościową, czymś, jakimś dodatkiem do tego, aby zbudować taki bardziej kompletny portret badaczy, ale też portret naszej dyscypliny. No właśnie, skoro znowuż się pojawia magiczne słowo dyscyplina, etnologia i antropologia kulturowa, to chciałabym, abyśmy nasze spotkanie zakończyli, no właśnie, refleksją, postulatem, manifestem, zgłoszeniem potrzeby. A zatem chciałabym Was zapytać, czy polskie środowisko etnologiczno-antropologiczne pamięta o swoich poprzedniczkach i swoich poprzednikach? Ja myślę, że w ostatniej dekadzie jest coraz więcej takich działań, które mają na celu właśnie upamiętnianie ludzi i dyscypliny. I ja bym tutaj wymieniła trzy takie, czy dwa obszary, powiedzmy, działalności, bo to są to i miejsca pamięci, ale i też opracowanie materiałów czy reedycja książek. Jeśli chodzi o miejsca pamięci, to możemy tutaj mówić właśnie o tym odwiedzaniu grobów zmarłych badaczek i badaczy, co też właśnie wielokrotnie widzieliśmy, zaowocowało taką chęcią rewitalizacji tych miejsc pochówków. Też wywołało taką dyskusję, myślę, w naszym środowisku na temat tego, czy powinniśmy i czy my jesteśmy odpowiedzialni też za te miejsca spoczynku badaczy i badaczek. No tutaj też nawiązałabym do tych działań związanych z odtworzeniem nagrobka Bożeny Stelmachowskiej, tak, na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu, których pomysłodawczynią byłaś głównie ty, no ale mój gdański oddział PTL ufundował też rzeźbę Chrystusa Frasobliwego, autorstwa kaszubskiego rzeźbiarza Piotra Goli, no i ta rzeźba wieńczy nagrobek Stelmachowskiej. Z racji tego, że jest patronką naszego odcinka, ja też chciałabym się troszkę bardziej odnieść właśnie do jej dorobku. I okazuje się, że w środowisku pomorskim ten dorobek jest nadal niezwykle istotny, ważny
i różne środowiska naukowców, ale i też regionalistów odwołują się do niego. I świadczy o tym chociażby to, że w 2013 roku profesor Anna Kwaśniewska też opracowała, przygotowała do druku wszystkie materiały Bożeny Stelmachowskiej, które dotyczyły Słowińców. Innym przykładem tego jest również działalność wydawnictwa Region z Gdyni, które w 2016 roku dokonało reedycji Roku Obrzędowego na Pomorzu, również autorstwa Bożeny Stelmachowskiej, do którego to wydawnictwo miałam przyjemność też napisać przedmowę. Podsumowując też nasze dzisiejsze rozważania, uważam też, że coraz częściej i więcej mówimy po prostu o dziedzictwie, bo myślę, że to też jako dziedzictwo musimy pojmować to, co dzieje się w naszej dyscyplinie, co my robimy, co robili inni. Na pewno też przyczynił się do tego ogólnopolski protest, tak, który był związany z wykreśleniem etnologii jako odrębnej dyscypliny naukowej. Różne były akcje, protesty, wydarzenia, które promowały naszą dyscyplinę i uświadamiały społeczeństwo, że taka dyscyplina jest. I to pokazało też, że w naszym środowisku jest siła. No i właśnie, przywrócenie w 2022 roku etnologii i antropologii kulturowej jako odrębnej dyscypliny tylko to potwierdziło, także w nas w etnologii siła. Oby. Ja powiem tak, myśmy troszeczkę z tą pamięcią mieli problem ze względu na to, że tak jak wcześniej wspominałem, w latach 90. nasza dyscyplina troszeczkę zmieniła swoje oblicze, zmieniły się też warunki i kontekst uprawiania nauki. Pewne rzeczy siłą rzeczy zostały nieco odsunięte na bok, więc gdzieś ta transmisja wiedzy i świadomości historycznej ona troszeczkę zanikła, tak, zmalała. I w ostatnich latach, myślę ostatnich około 15 latach, rzeczywiście widać taki renesans zainteresowania historią naszej dyscypliny, bo na nowo wykuwamy swoją tożsamość, musimy opowiedzieć się, gdzie stoimy, jakie miejsce zajmujemy w ogóle w tym nowym współczesnym kontekście nauk społecznych i humanistycznych. A stąd to zainteresowanie, tak bym to tłumaczył. A są, tak jak Ola powiedziała, różne świetne inicjatywy w stylu prac reedycyjnych, czyli na przykład seria Ważka, znowuż z Torunia, wspaniałe przedsięwzięcie realizowane przez nasze koleżanki i kolegów. Inną rzeczą są też krytyczne podejście do tej przeszłości, próby jej odczytania, redefinicji i tutaj bym jako przykład podał książkę na przykład Ewy Klekot poświęconą problemom ze sztuką ludową, miejscem etnografii i tym, jak ona z tą sztuką ludową pracowała, bo to w jakiś sposób pozwala nam redefiniować tą przeszłość, wobec której musimy się opowiedzieć. Mamy też próby takich bardzo zbornych ujęć historycznych, które gdzieś starają się odtworzyć tą faktografię w zupełnie nowym świetle. Więc ta pamięć środowiska, ona trwa, pracujemy w tym obszarze, ma to bardzo różne wymiary, także wymiary związane z przypominaniem dorobku różnych postaci, tak na przykład jak to miało miejsce z pracą Grażyny Kubicy poświęconą Marii Czaplickiej, jej dorobkowi i w ogóle miejscu na przykład w światowej antropologii, że polska antropologia nie tylko Bronisławem Malinowskim stoi. Więc i tu też jest bardzo ważny ruch związany z tym, że próbujemy przerwać też takie androcentryczną perspektywę. Chociażby kwestia obserwatorek, zwracania uwagę na właśnie kobiety w antropologii, czemu też była poświęcona ostatnia wystawa w Państwowym Muzeum Etnograficznym, zwieńczona też tomem okolicznościowym poświęconym tej tematyce. No i powiedziałbym też coś, co robią na przykład moi koledzy i koleżanki z Krakowa, czyli
próba opowiedzenia o bardzo trudnej historii naszej dyscypliny i pewnych jej białych plamach. A tutaj mam przykład pracy Stanisławy Trebuni-Staszel poświęconej okresowi II wojny światowej i temu, co było dla nas i jest dla nas niezmiernie trudne, bo wiąże się z okresem nazistowskim, z obecnością nazistowskich antropologów i tym na przykład, jak oni oddziaływali i wykorzystywali pracę naszych polskich kolegów. O czym, więc te historie, wątki, do których wracamy, one są bardzo różne, często bardzo skomplikowane, wymagające mądrego namysłu i mądrego podejścia. Ale ta praca się dzieje i to bardzo cieszy i też można dzięki temu patrzeć z nadzieją i z naprawdę wielkim optymizmem w przyszłość, co też to, co się będzie działo, jeszcze nam przyniesie. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Miałam taką teraz refleksję pod koniec, kiedy słuchałam Ola, Ciebie i Filipie podczas tego odpowiedzi na to ostatnie pytanie, że no pamiętajmy, no bo chyba fajnie by było, żeby o nas też ktoś pamiętał, nie? Jakby, że jesteśmy kolejnym pokoleniem badaczek, badaczy i że tak, także to też mi się wydaje, że teraz jakby też na naszym pokoleniu, na moim, na waszym, spoczywa też taki, no nie wiem, pewnego właściwie obowiązek, tak? Żeby też ten sposób zainteresowania własnym środowiskiem przekazywać kolejnym osobom, tak jak nas ktoś kiedyś w to wciągał, tak? Myślę, że teraz jest czas, żebyśmy my tą pasję do poznawania takiego też krytycznego, autorefleksyjnego przekazywali dalej. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję również Państwu i zapraszamy Państwa do odsłuchania kolejnych webinarów. Do widzenia, do zobaczenia. Do widzenia.